Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2014. Tutaj się pokazało Complete Edition. Ciekawe. Rozpoczynamy i kontynuujemy moją przygodę w dragach. Będziemy sobie tunigować, ulepszać, może i nawet naprawiać samochody na drag. Ostatnio skończyliśmy sobie na vanie. Nie jestem pewny, czy tego vana da się przerobić na dragi. Kurde, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Moim zadaniem w każdym razie jest osiągnąć tutaj, no pokazuj się. Osiągnąć tutaj czas 17:30 sekund. Ha. Mówiliście o chip tuningu, tak? Żebym zawsze próbował wykrzesać te plus 40%, co jest ciężkie do ustawienia, ale jednak ponoć się da. Zawsze. Testujemy. Nie wiem. Mi się wydaje, że zawsze te słupki inaczej są ustawione, w sensie losowo. Musimy po prostu chyba dwa ustawić w miarę równo. Odpowiednia proporcja, mniej jak 5%, nawet nie ma co. A, tu się coś działo. O! No powinno być dobrze! A ciekawe, jak tak zapiszemy. Zobaczmy, start. I? No i? O, minus 12%. Kurde, dobra. O! Wow! Skumajcie, udało się! Ja pierdzielę, maksa osiągnąłem. Jak to zrobiłem? Rzeczywiście się da. Kurde. Ciekawe, ile będę miał procent więcej. Plus 23% więcej. No, nieźle. Dobra, spróbujmy teraz. Chodźmy sobie. Wow, chodźmy sobie do tego. Do tej jazdy. I sprawdzimy, jak to teraz wygląda tutaj. No, jestem ciekawy. Bo musimy tam 17:40 jakoś osiągnąć, zaraz zobaczymy, ile polecę. Może akurat się uda. Raz tak, jak to było. Musimy utrzymać 5000 obrotów. Ale padło, ja pierdzielę! Nie, no nic chyba z tego nie będzie. Trzeba tutaj założyć opony dragowe. O rany, dramat. Dziewiętnaście sekund! Czyli tak, co tu nam nie pasuje? Przede wszystkim, nie wiem, co tu jest pod maską. Byśmy musieli tu dodać dużo mocy, ale to częściami. No chip tunik jest już wykonany na maksa. To ja naprawdę nie wiem, co tutaj mógłbym... Plus 8, katalizator. Tutaj mamy ten zwykły, na szczęście jest tańszy od tego katalizatora V6. Mam 10 tysięcy dolarów, także można się już trochę pobawić. Mocy mi tu brakuje, bo nawet trakcję miałem jako taką, ale moc, przede wszystkim moc leżała. Tu mamy co? Tu mamy głowica cylindra. Wezmę sobie to, wymienię. I katalizator daje nam tutaj sporego kopa. Co jeszcze? Świece niedużo dają. No, chyba tyle. Przepustnica? Dobra, też wrypiemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ciekawy. Co tam mam? Aha, dobra. To najpierw sobie zamontujemy to, co do silnika. Jaka łatwizna. Zobaczcie, jak się fajnie wymontowuje te wszystkie rzeczy. Przepustnica. Oczywiście ta zajebista. Korka wycie... to nie tak. Czekajcie, jak to się... Żeby to utegować, to muszę... Aha, dobra. Czemu nie mogę tego... Aha. No już wiem wszystko, wiem. Spokojnie, nie denerwujcie się. Wszystko gra. Dobra, i teraz będę mógł ściągnąć. Nie mogę? A, jeszcze świecę, no tak. To jest na pewno to?
Czy ja mam tą pokrywę? Chwileczkę. Przepustnica V6. Tak, pokrywa, głowica, ale to nie jest ta tuningowana. Aha, dobra, mamy, dobra, jest wszystko gra. Świece wymontowujemy. Myk. I zobaczymy. No teraz to powinno nieźle tam skrobać na początku. Może to jest też kwestia... Kwestia opon, ale to później. Zobaczymy, jak teraz samochód będzie się spisywał na dragu. Powinniśmy w ogóle wszystko tu tuningowane włożyć. Te świece, znaczy te elementy stuningowane, te takie tuningowe, różnią się od tych zwykłych tym, że się tak, jak widzicie, nachromowany kolor świecą. Myk, dobra, jeszcze zamontujemy ten katalizator. Katalizator jest bodajże gdzieś tutaj. Tak, katalizator jest tutaj, więc musimy wszystko wymontować. No mam nadzieję, że to jakoś będzie chodzić teraz. I co, myślicie, że powinienem chip tuning sobie wykonać jeszcze raz? Żeby dać mu jeszcze tam plus 40%, czy tam ile? Nie wiem, musimy to sprawdzić. Wtedy miałem chyba 140 tych koni mechanicznych, tak? On wykazał mi ten test. Właśnie, ciekawe, czy co tutaj się wykazuje na diagnostyce. Czy tam ma wpływ jakikolwiek element zawieszenia, bo tak ogólnie zawieszenie tam sprawdzamy. Możliwości jezdy samochodu, a nie to, czy on będzie wyciągał na drodze 180 km na godzinę, czy więcej, czy mniej. Ale to jest ciekawe, że tunigujemy akurat vana. No po co? Kto by tuningował vana na dragi? No, sam ludzie i sam ludzie. No ale dobra, jak ktoś chce, spoko. Zlecenie jest zleceniem. W ogóle sprawdzałem sobie, czy czasem na tableta, w sensie na wersję androidową, nie było jakiegoś update'a i nie było, więc... Ale i tak tam jest dużo tych zleceń, tam jest nieskończoność, bo one się cały czas generują jakieś nowe, więc można się bawić i naprawdę fajnie to wygląda wszystko. Grając w to na... no nieźle się bawiłem, muszę przyznać. Okej. Idziemy, no teraz powinno pójść lepiej, myślę. I tak jak mówiłem, szkoda, że nie można tutaj tych wyścigów poprawiać. O Boże! Dziesięć, nie wiem, chyba jeszcze gorzej jest jak było, co? Uwaga! Jedź! Ach! Ale już jest lepiej. O 2 sekundy. Może to jest jeszcze kwestia lepszego ruszania. Spróbuję teraz wcisnąć gaz, pedał gazu do końca i zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, jeszcze ten chip tuning. No właśnie, miałem zajrzeć do warsztatu. Myślicie, że to coś zmieni? Nie jestem taki pewny. Dobra, zajrzyjmy w każdym razie, bo tam już te osiągi dosyć mocno podniosłem, ale może po zmianie części się coś zmieniło, zobaczmy. Sprawdźmy, jak teraz to wygląda. Start testu. Maksymalna moc fabryczna 145, bo musiałem mieć więcej po tym tuningu. Wow! No dobra, a spróbujmy jeszcze coś tutaj pokombinować. Okej. Od razu się ustawiło, zobaczymy teraz. Tam 45% było przed chwilą. Hmm, 43. No to w sumie 207 koni mechanicznych. No teraz to już nawet takim padłem powinienem się zmieścić w 17 sekundach. Zaraz zobaczymy, ile dokładnie. Tylko tym razem wcisnę gaz do końca i zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. No, myślę, że jakoś to będzie. Okej, sprawdzamy dokładnie, ile mam, jaki mam mieć czas. 17.30, oj, myślałem, że 40. A, może być ciężko. Czy jest radyjko w ogóle? Nie widzę tu nigdzie radyjka. No jest tak smutno teraz. A, trudno. Dobra, 17.30 do osiągnięcia. Nie wiem,
Wciskam gaz do końca i zobaczymy. Oj, i problemy z trakcją. No i chyba nie będzie rekordu. 12... 15, 16... Oj, zobaczcie, już, ale i tak lepiej. Muszę chyba dać wyższe obroty, nie 5000, tylko jeszcze wyższe, ale puścić gaz trochę przy starcie i dopiero do końca. Tak, żeby złapał tą trakcję i później może się uda to osiągnąć. Myślę, że teraz to jest tylko kwestia techniki startu. Zaraz zobaczymy. Kilka takich prób pewnie będzie, no ale myślę, że tym razem to już jest czas osiągalny, tak coś czułem. O! Teraz lepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. 11, 12, oj, chyba nie jest lepiej. 15, 16. O, a jednak lepiej. Czegoś tu jeszcze brakuje. To nie wiem, co by tu zrobić. To co, dajemy coś na trakcję? Nie, no już sporo kasy w sumie wsadziłem. Miałem 10 tysięcy. 10 tysięcy miałem. Co tu właściwie można by jeszcze zrobić? Ile mam? 4800. Kolektor wydechowy B. Kolektor wydechowy. Tutaj B nie zamontujemy chyba. Mogę ten jeszcze tutaj 4% jest. Tutaj są koła dragowe. Moduł zapłonowy daje nam plus 6%. Można by spróbować. Pokrywa. Pompa paliwowa coś też tam daje. No to co już najmocniejsze to zainstalowaliśmy w zasadzie. Szkoda, że tu nie ma jakichś możliwości zmniejszenia wagi pojazdu. Tutaj widzę jest masa części, które raczej mi się nie przydadzą. Chyba, że coś jest zniszczone. Sprawdźmy może, czy coś tutaj czasem nie jest uszkodzone. Może to jest też kwestia tego. Myk. Nie, jest zielono. Zielono. Rozrząd chyba będzie spoko. Alternator, nie mogę sprawdzić. Kolektor wydechowy, przepraszam, jest spoko. Może... Przepływomierz nie możemy sprawdzić. Akumulator, no tutaj nie ma chyba dużej wagi on. Tak samo pewnie rozrusznik. Nie no, tutaj wygląda wszystko całkiem spoko. Co by można z nim jeszcze zrobić, tak się zastanawiam. Chip tuning mamy już wykokszony. Więc to nie jest kwestia tego. Nic, musimy coś jeszcze tutaj wrąbać mu. Tłumik końcowy off-road. Chyba tutaj tego nie wciśniemy, co? Tłumik środkowy, tłumik końcowy plus 2%. Ojejej. Tarcza, tarcza sporo daje i pewnie jeszcze płytka sprzęgła daje plus 4%. A to jest i tak mało, dobra. Moduł zapłonowy wymieniamy i to powinno nam już sporo tutaj pomóc. Myk. Myk. I zakładamy. Pięknie. Czerwony moduł zapłonowy. Cokolwiek to znaczy, jest dobry, lepszy. Zakładamy resztę i teraz powinno być już spoko. Czyli jak ruszać? Muszę mieć jakąś tutaj taktykę. Podejrzewam, że trzeba trochę przycisnąć mu na początku i spróbować puścić. O rany, co on się tak zakrztusił na początku? Nie, to będzie katastrofa. Chyba nic z tego nie będzie, tutaj widzę. Co?
Boże, Boże. Ale to była moja wina. Teraz to kwestia ruszenia. Zdecydowanie. Kurde. Okej. Dobra, to jeszcze raz. Kurczę, ale głupio, że nie można powtarzać. No powinni coś takiego zrobić. Przecież ruszyć można na kilka sposobów. Ech. Lipa, jakaś lipa. Straszna lipa. Dojesz! Ach! No jakim cudem? To są gorsze czasy niż miałem poprzednio. To co, instalujemy te opony dragowe? Nie, no jeszcze się nie poddajemy. Z trakcją sobie muszę jakoś poradzić. Obroty niby jakieś tam mam dobre. A, co by tu mu zrobić? Moc jest moim zdaniem spoko. To jest kwestia chyba techniki, tak mi się wydaje. Chyba, że coś z zawieszeniem jest nie tak. Ale nie znosi mi samochodu na lewo ani na prawo. O, teraz trochę chyba lepiej ruszy. Ale i tak to jest niezłe padło, jak na samochód dragowy. Boże. O ja. Ten czas na jedną ósmą mini jeszcze gorszy. No ale... Nie wiem, nie wiem. No kurde, ciężko jest tutaj naprawdę zrobić dobry czas, dobrą czasówkę z tym, co mamy tutaj do dyspozycji. Hm. Czyli co, powinniśmy od razu wszystkie możliwe części wymieniać na te tuningowane, żeby samochód był zajebisty? Tu mamy napęd to naprzód, więc wystarczyłyby mi dwie opony dragowe. Czy się już poddawać, czy jeszcze coś atakować? A zainstaluję ten kolektor wydechowy. Zobaczymy. O nie. Boże, co ja zrobiłem? Już ja będę musiał teraz wszystko rozmontować. Cały układ wydechowy. Zajebiście. No nic, ale to nam da dużego powera. Przynajmniej powinno, tak myślę. Tu mi końcowy też lider tam 2% chyba dawał. Zawsze to coś, no. Jak na takie padło, to powiem wam szczerze, chyba niewiele. Okej. Okay. Fajnie by się tak... być takim mechanikiem, który się w ogóle nie brudzi, nie pieprzy się ze smarami jakimiś i tak dalej. Tylko sobie tak, o, rozkręca śrubki. Obsługiwałby robota, który by się za niego brudził, prawda? To by było ciekawe. Okej. Myk. Myk. I teraz będę mógł sobie włożyć nową część. Tak myślę. O, w mordę. Tylko nie chciałem. O, już myślałem, już się bałem. Dobra, kolektor. Musimy. Nie kolektor. To nie jest kolektor. Jak to się nazywa? Kolektor czy nie kolektor? Kolektor. Kolektor musimy sobie wymienić. O, zobaczcie ile śrubków do odkręcania. Czy tu można też te umiejętności sobie polepszać? Zaraz sprawdzimy, czy jest tu jakaś książka. Do ulepszenia tych umiejętności. Chociaż myślę, że nie. Te umiejętności w tym DLC są wymaksowane, tak żeby nam się już fajnie grało. Kwestia tylko właśnie przerobienia samochodu własnoręcznie na dragi. A co jakbym nie zamontował mu w ogóle układu wydechowego? No niestety nie można tak. Nie jest takie łatwe. Okej. Działa. Jeszcze tylko cały układ wydechowy przykręcić i będzie spoko. No dalej, do góry. Pięknie. Myk. Dobra. Ok.
Katalizator sportowy oczywiście. No a jaki? Myk. Okej. I jeszcze dosłownie dwa elementy. I myślę, że w końcu przejdę te zadanie. Okej. I ostatni element. Fajno. I teraz chodźmy sobie przetestować tą moją maszynę. Zobaczcie, do wymienienia innej jednej części zawsze tak jest. Tak samo ze sprzęgłem. Musimy wszystko rozmontować. A tu można biegi zmieniać też, wow. Nie wiedziałem o tym. Jest, udało się. Ej, kontrolem się zmienia biegi. Nigdzie nie ma tego opisanego w tym. W samouczku albo czymś takim. Kurde. No nic, ale udało się wykonać zadanie. Ciekawe jaki będzie następny samochód. Ale sporo kasy wydałem. Nie jestem zadowolony wcale. I zobaczcie, że ten chiptunik też był tutaj. Był. No i tylko sobie zerknijmy. Aha, 1550. Oj, tu już mamy, wow, tu już mamy Chryslera, tak? 1550 musimy nim osiągnąć. Aha, jeszcze miałem sprawdzić, czy są te książki. Nie, nie ma tu żadnej książki do nauki. Części używane, ale tutaj tuningowych nie ma. Do tuningowania. A ciekawe, czy mogę tutaj sobie inne koło zamontować? Chyba nie można. No nic, ale biegi, kurczę, nie wiedziałem, że się kontrolę zmienia. No nieważne, w każdym razie bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie, czy chcecie, abym dalej nagrywał z Car Mechanica, z DLC dragowego. Jeśli tak, to będę zadowolony, bo naprawdę fajnie się tuninguje te samochody i przerabia. Jest niezła frajda z tego, jeśli osiągniemy zamierzony czas. No a tymczasem bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.